Jeśli nie masz za co kupić swojego wymarzonego składu, zapraszam Cię do superkońsy.pl. Tanio, szybko i bezpiecznie, a dodatkowo z hasłem Kinetyk płacisz 5% mniej. Link w opisie, polecam. Cześć, siemaneczko, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym materiale na tym kanale. Tak jak zapowiadałem, przygotowałem dla Was odcinek, w którym zaprezentuję potencjalne transfery Polaków. Mam nadzieję, że ten materiał się Wam spodoba. Myślę, że bez zbędnego przedłużania możemy zaczynać. Pierwszym zawodnikiem jest nie kto inny jak rewelacja ostatnich Mistrzostw Europy, a więc Michał Pazdan. Bardzo ciężko jest dokładnie oszacować, za jaką cenę Legia sprzedałaby swojego defensora, jednak mówi się tutaj o kwotach przewyższających 4-5 milionów euro, więc jak na takiego gracza z ekstraklasy to całkiem niezły wynik. Swoje zainteresowanie stoperem Mistrza Polski zgłosiło wiele klubów. Z początku mówiono tutaj o przenosinach do Turcji, jednak żona Pazdana bardzo nie chciała tego transferu ze względu na bezpieczeństwo. Obecnie największe szanse na pozyskanie tego zawodnika ma Genoa, a więc włoski klub występujący w Serie A oraz dwa niemieckie zespoły, czyli Hannover oraz Ingolstadt. Tak jak wspomniałem, cena takiego transferu powinna przekroczyć 5 milionów euro, jednak po dobrych występach w Lidze Mistrzów Legia nie ma problemów finansowych, co może przełożyć się na chęć zostawienia u siebie tego zawodnika. Kolejnym graczem w dzisiejszym zestawieniu jest Kamil Grosicki. Zawodnik z Stade Rennais strzela ważne bramki dla swojej drużyny, jednak nie jest szczęśliwy we Francji. Obecnie Kamil jest w trakcie rozmów z paroma klubami, jednak jak sam wspomniał, jego największym marzeniem jest gra w Anglii. Ręce wyciągają po niego Burnley oraz West Ham United. Pierwszy z tych klubów wykazał spore zainteresowanie już w letnim okienku, jednak do transferu ostatecznie nie doszło. Teraz do walki o polskiego skrzydłowego stanęła również ekipa Młotów. To z pewnością klub z większymi ambicjami, który jest jednak obecnie w małym dołku. Grosicki musiałby o miejsce walczyć z takimi zawodnikami jak Antonio, Feguli czy Torre, ale myślę, że jest on w stanie to zrobić. Dodatkowo nie wiadomo, jak ułoży się przyszłość Dimitri Paye w West Hamie, więc możliwe, że włodarze tego klubu zdecydują się na sprzedaż Francuza, a Polaka sprowadzą właśnie na lewe skrzydło, bo byłaby to troszeczkę tańsza opcja. Trzecim zawodnikiem jest Bartosz Kapustka. Były gracz Krakowi na pewno nie tak wyobrażał sobie przygodę z Premier League. Obecnie w tym przypadku bardziej mówi się o wypożyczeniu niż o ewentualnym transferze, a takie rozwiązanie jak właśnie wypożyczenie mogłoby być korzystne dla wszystkich stron. Obecnie Bartkiem zainteresowane jest wiele klubów z niższych lig angielskich. Przede wszystkim wymienia się tutaj Wolverhampton oraz Nottingham Forest. Spekuluje się również o wyjeździe do Turcji, do tamtejszego Trabzonsporu. Ta opcja ma jednak obecnie najmniejszą szansę spełnienia się, ale zobaczymy, jak potoczą się losy tego młodego zawodnika. Łukasz Teodorczyk rozkwitł nam w ostatnim czasie w barwach Anderlechtu. Nie dziwne więc, że zauważyły to kluby z całej Europy. I to jest zawodnik, o którym jest najgłośniej w tym momencie. Nie sposób wymienić tutaj wszystkich zainteresowanych, dlatego stwierdziłem, że skupię się na trzech najmocniejszych zespołach. Zacznijmy od Liverpoolu, który podobno wyraził swoje zainteresowanie naszym rodakiem. Wedle plotek trwają już pewne negocjacje, jednak Anderlecht za swojego zawodnika chce minimum 20 milionów euro, na co nie zgadzają się zarządy innych klubów. Mówi się również o zainteresowaniu wykazanym przez Sevillę oraz Borussię Dortmund. Jednak nie ukrywajmy, że mówiąc tutaj o wszystkich tych trzech klubach, a więc o Sevilli, Borussii i o Liverpoolu, no mówimy bardziej o Teodorczyku jako o zmienniku niż jako o zawodniku pierwszej jedenastki, co może mieć niekorzystny wpływ na grę tego piłkarza. Dlatego też spodziewałbym się przejścia Łukasza do jakiejś mniej prestiżowego klubu, jednak do jakiejś bardziej prestiżowej ligi niż liga belgijska, no jednak takiego, w którym zapewniony będzie miał występy w pierwszej jedenastce, ponieważ to na pewno jest dobre dla formy takiego gracza. Ostatni zawodnik to gracz, o którym mogliście nie słyszeć. Chciałem Was tutaj troszeczkę zaskoczyć, zostawić sobie właśnie taki ciekawy transfer, może mniej okrzyknięty, dlatego zdecydowałem się tutaj na Jarosława Jacha. Młody, 22-letni gracz Zagłębia Lubin jest podobno obserwowany przez takie zespoły jak Real Betis czy Fiorentina. Nie padły żadne dokładne kwoty, jednak wiadomo, iż młodzi i utalentowani środkowi obrońcy są w cenie. Dlatego też możemy się tutaj spodziewać dosyć korzystnej cenowo oferty dla właśnie Zagłębia. Myślę, że taki krok byłby absolutnie na miejscu ze strony zarówno gracza, jak i ze strony klubu, ponieważ na pewno Zagłębie jest zespołem, który potrzebuje troszeczkę gotówki. No a jeżeli chodzi właśnie o Jarka Jacha, no to mógłby lepiej rozwijać swoje umiejętności za granicą, a kto wie, może dzięki temu pewnego dnia ratować naszą reprezentację od straty gola.
No cóż, mam nadzieję, że ten odcinek się Wam podobał. Jeżeli tak, to oczywiście bardzo serdecznie zapraszam Was do zostawienia łapki w górę. Jeżeli będzie dużo tych łapek, to zrobimy kolejny odcinek o kolejnych transferach Polaków, bo to nie są wszyscy nasi rodacy, którymi są zainteresowani i zainteresowane jakieś kluby. Również w trakcie okienka transferowego postaram się Wam wrzucać jakieś informacje o tym, co się dzieje, co się działo, no i jak to również ma przełożenie czy na realną piłkę, czy na FIFA. Dlatego też zapraszam do subskrybowania kanału, aby nie ominąć takich właśnie materiałów. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się, na razie i piona!